Ja zaraz się odniosę do tego pytania i rozwinę myśl, którą tutaj prowadzący nam podrzucił. Natomiast nie mogę się powstrzymać, żeby nie odnieść się w kilku słowach do tego, co się wydarzyło dosłownie 20 minut temu, ponieważ być może to wydarzenie przejdzie do historii pod nazwą, nie wiem, bunt prezydenta, czy może szantaż prezydencki. Otóż 20 kilka minut temu wystąpił prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Andrzej Duda i przedstawił coś w rodzaju szantażu właśnie. Znaczy powiedział Andrzej Duda, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, która w tej chwili tak burzliwie jest procedowana w Sejmie, że nie podpisze tej ustawy, dopóki nie zostanie uchwalona jego ustawa, która sprowadza się z kolei do tego, że członków Krajowej Rady Sądownictwa mają wybierać posłowie kwalifikowaną większością 3/5 głosów. Co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce, ja przypomnę Państwu, że w tej chwili już ta ustawa o KRS leży na biurku prezydenta. Ona zakłada zupełnie nowy sposób wybierania składów Krajowej Rady Sądownictwa. Nie sędziowie sami z siebie zasadniczo mają wybierać, tylko właśnie ma wybierać Sejm. I do tej pory w tej ustawie było tak, że zwykłą większością, co oznaczało, że tak naprawdę Krajowa Rada Sądownictwa może być obsadzona w całości przez partię rządzącą w tym momencie. Przy tym buncie prezydenta oznacza to, że to już jest niemożliwe. Ci sędziowie muszą być wybierani, skład Krajowej Rady Sądownictwa ma być wybierany większością kwalifikowaną, co oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość musi doprosić do tego inne kluby parlamentarne. Gdyby doprosiła na przykład klub Kukiz, to jeszcze nie wystarczy, musi jeszcze kogoś. Więc tutaj musi być większy konsensus polityczny do tego, żeby skład tej Krajowej Rady Sądownictwa, decydujących z kolei o obsadzie sędziów i tak dalej, a żeby wybrać. A to z kolei rzutuje na ustawę o Sądzie Najwyższym, ponieważ ta ustawa, która teraz jest procedowana dzisiaj właśnie w Sejmie, zakłada taką opcję zerową, to znaczy wygaszenie, przeniesienie w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, za wyjątkiem tych, których miał wskazać minister sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości już zapowiedział, że on tego nie chce, aż takiej prerogatywy, że niech zrobi to KRS, ale z kolei Krajowa Rada Sądownictwa przy tym zmienionym kształcie, wybieranym, tak jak powiedziałem, jak chce prezydent tą większością kwalifikowaną, no już nie będzie tą samą radą, to już nie będzie Rada Prawa i Sprawiedliwości, więc to zupełnie zmienia tę układankę. Jestem bardzo ciekaw, jakie to będzie miało skutki dla partii rządzącej. Jaka będzie reakcja, zwłaszcza tak zwanej centrali. No zobaczymy. W każdym razie jest to bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ do tej pory, jak Państwo wiedzą, prezydent był raczej bardzo, szedł po linii partii rządzącej. W tej chwili ewidentnie się od tego odciął, więc sytuacja zrobi się bardzo interesująca. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim przejdę do swojej części referatu, to komentując informację przekazaną przez pana posła, muszę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński najwyraźniej nie zna się na ludziach. Zdradzają go po kolei wszyscy jego faworyci, z których on zrobił ludzi. Zacznę od pana Kazimierza jest Marcinkiewicza. Przecież Jarosław Kaczyński wystrugał go z banana. Zrobił z niego człowieka, a on teraz jest w awangardzie jego krytyków i takich pryncypialnych. Drugim takim człowiekiem, z którego Jarosław Kaczyński zrobił człowieka, była pani Elżbieta Jakubiak. Też go zdradziła. Trzecim był pan Zbigniew Ziobro, który go zdradził, ale potem poszedł do Canossy i został wynagrodzony stanowiskiem ministra sprawiedliwości. To jest taki człowiek do specjalnych poruczeń, jak sądzę. Tak zwany zderzak, którego Jarosław Kaczyński chętnie by się potem pozbył, ale tak jak Stalin pozbył się Jeżowa. Ale zobaczymy, czy to będzie możliwe, bo Zbigniew Ziobro już raz Jarosława Kaczyńskiego zdradził, a wymowni Francuzi powiadają, że kto raz był królem, ten zawsze zachowa majestat. Kolejnym takim politykiem, który Jarosława Kaczyńskiego zdradził, była pani Beata Kempa, Joanna Kluzik-Rostkowska, Kazimierz Michał Ujazdowski i tak dalej, i tak dalej. A teraz pan Andrzej Duda, pan prezydent. Przecież Jarosław Kaczyński z niego też zrobił człowieka.
No, nie powiem, że z banana, bo to w stosunku do pana prezydenta byłoby może niegrzeczne, ale no, jeśli nie z banana, to z niczego. To nie wiem, co gorsze. A teraz pan prezydent Duda, no, wierzga przeciwko Ościeniowi. Najwyraźniej polityka kadrowa prowadzona przez prezydenta, przez pana prezesa Kaczyńskiego jest jakaś obarczona jest jakimś przekleństwem. No i dlatego właśnie to utwierdza mnie w przekonaniu, że Jarosław Kaczyński jest wirtuozem intrygi, ale niestety takim, który zawsze na końcu potyka się o własne nogi. No, mniejsza o to, nie ma co tam go żałować, bo jest dużym chłopczykiem, wie co robi, ale chciałbym teraz się odnieść do pytania postawionego tutaj na wstępie. Otóż wydaje mi się, że pytanie jest źle postawione. I w odpowiedzi pana posła, w referacie pana posła miało to swoje konsekwencje. Albo myć ręce, albo myć nogi. Albo myć ręce, albo myć nogi. Takiej alternatywy nie ma. Znaczy ona może być. Oczywiście możemy doprowadzić do tego, że taka alternatywa się pojawi, ale to wcale nie jest żadną koniecznością. Można i myć ręce, i myć nogi, w zależności od tego, czy nasi umiłowani przywódcy wykażą się odpowiednią elastycznością, czego niestety dotychczas nie dokonali, czy też nie. Podobnie jak przywódcy umiłowani pozostałych państw środkowej Europy. Proszę Państwa, bo to nie jest tak, że Stany Zjednoczone obejmując swoim protektoratem przedsięwzięcie pod tytułem Międzymorze wyświadczają regionowi Europy Środkowej bezinteresowne wielkie dobrodziejstwo. To wcale nieprawda. To wcale nieprawda. To, że faktem jest, że Stany Zjednoczone często ich polityka amerykańska jest chwiejna i tak dalej, bo warto poznać przyczyny tej chwiejności. Zilustruję to na przykładzie resetu dokonanego 17 września 2009 roku przez prezydenta Obamę. Otóż prezydent Obama dokonał resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Warto przypomnieć, co ten reset poprzedziło. Otóż poprzedziło go najpierw objęcie urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Baracka Husseina Obamę. Kiedy objął już urząd prezydenta, zaczął kompletować sobie personel Białego Domu, personel administracji Białego Domu. No i miał kandydata na szefa administracji Białego Domu, ale okazało się, że jakieś dziecko sobie przypomniało, że 40 lat wcześniej ten kandydat je molestował. No to jasne, że ten kandydat nie mógł zostać szefem administracji Białego Domu. W ogóle był szczęśliwy, że tylko na tym się skończyło. Prezydent Obama miał następnego kandydata na to stanowisko, ale okazało się, że on bił żonę. No to też tacy ludzie nie mogą zostawać szefami administracji Białego Domu. Trzeci kandydat okazało się, że nie zapłacił podatku od jakiejś meksykańskiej służebnicy, którą zatrudniał w swojej posiadłości. No to też odpadł, tak. I w ten sposób szefem administracji Białego Domu został były oficer izraelskiego wywiadu Emanuel Ram. Ta okoliczność może być bez znaczenia, ale też może mieć znaczenie dla tego resetu, dlatego że 18 sierpnia 2009 roku, a więc zaledwie na miesiąc przed tym resetem, odbyło się spotkanie izraelskiego prezydenta Szymona Peresa w Soczi z rosyjskim prezydentem Dmitrem Miedwiediewem. W wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet prezydent Peres zwierzył się, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice, bo z tego spotkania się żaden komunikat nie ukazał. Pierwszą obietnicę mu złożył, że Izrael nie uderzy na Iran. No to dotrzymał tej obietnicy i on, i jego następca.
a drugą, że on, czyli prezydent Perez, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i pewnie go namówił. Miesiąc później prezydent Obama nie tylko wycofał te elementy, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, co wywołało efekt politycznej próżni, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. No i to oczywiście miało następstwa, ale nie o tym chcę mówić. Proszę Państwa, pokazuje ten incydent, że natura nie znosi próżni, zwłaszcza próżni politycznej, i ona musi zostać w jakiś sposób wypełniona. I bardzo możliwe, że prezydentowi Dudzie ta rola lampy świecącej odbitym światłem też tam jakoś była taka niewygodna, tym bardziej, że wszyscy mu to wytykali, to on teraz powiedział, to ja tu kurczę wam pokażę. Generał Franco wam pokaże, prawda? No i zobaczymy. Mówię, Jarosław Kaczyński jakoś się nie zna na ludziach. Wszyscy jego faworyci jak do tej pory go zdradzili, z wyjątkiem pana Adama Lipińskiego. Ale to ten wyjątek potwierdza regułę tylko. Nie wiem, czym to się skończy, bo jak go tak wszyscy zdradzą, no to znowu potknie się o własne nogi. Ale to potknięcie to tym razem będzie bardzo bolesne, nie tylko dla niego, nie tylko dla jego wyznawców, ale może być bolesne dla całego państwa. Z okazji rocznicy, ale tym razem nie smoleńskiej, tylko rządowej, bo rząd obchodzi pierwszą rocznicę powołania, rząd zrobił prezent polskiemu narodowi, a zwłaszcza tym obywatelom, którzy liczą na emerytury. No, liczą, żeby się tylko nie przeliczyli, ale rząd właśnie, właściwie to nie rząd, tylko pan prezydent, bo inicjatywa ustawodawcza wyszła od pana prezydenta. Pan prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o przywróceniu poprzedniego wieku emerytalnego i dzisiaj właśnie Sejm przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego przegłosował. Widać wyraźnie, że rozszerzany jest program rozdawnictwa. Według ekspertów ta operacja będzie kosztowała około 40 miliardów złotych. No, nie ma rady, chyba wkrótce usłyszymy wezwania do takiej akcji, jaką pamiętamy jeszcze z lat 70. w czasach Edwarda Gierka, w błogosławionych, chciałoby się rzec, czasach Edwarda Gierka, kiedy to szukano, po cała Polska szukała 20 miliardów, których tam brakowało. Jak to skomentował kolega Janusz Potański w Towarzyszu Szmaciaku, niestety nic my nie znaleźli, przecież to pcim, nie wyspa skarbów. Także być może obawiam się, że skończy się podobnie i tutaj, no, ale zanim się skończy, to mnóstwo ludzi się będzie rajcowało tym, że rząd dotrzymuje obietnic wyborczych. Najbardziej rajcuje to panią premier Beatę Szydło, która sama najwyraźniej nie może się nadziwić, że tyle obietnic wyborczych udało się spełnić i jeszcze rząd nie wyleciał w powietrze. No, co się odwlecze, to nie uciecze oczywiście. Gierek też myślał, że będzie rządził wiecznie, a tu się okazało, że czar prysnął już po 5 latach, kiedy to trzeba było zacząć spłacać te pożyczki. Młodszym naszym słuchaczom, widzom pragnę przypomnieć, że czar prysnął już w 1976 roku, kiedy to miały miejsce sławne wydarzenia czerwcowe w Radomiu i Ursusie, a przy okazji wtedy właśnie wprowadzono pierwsze kartki, najpierw na cukier, a potem stopniowo już na wszystko. Wołciel z kością i tak dalej, wołciel bez kości, sklepy komercyjne. Dzisiaj najtęsi ekonomiści już nie pamiętają takich rzeczy. W ogóle takie kategorie ekonomiczne bardzo dziwne, jak eksport wewnętrzny, czyli wydalanie do środka. No,
ileż to wynalazków, czego to komuniści nie potrafili wymyślić. Myślę, że taka inwencja, z taką inwencją spotkamy się i my teraz, kiedy to trzeba będzie wymyślać jakieś bajki na uzasadnienie tego, co się dzieje, bo dopóki siekiera nie jest do pnia przyłożona, dopóki salwa nie padła, no to oczywiście humory wszystkim dopisują, ale kiedy pojawi się kelner z rachunkiem, zwłaszcza ten kelner, co to uczestniczył w spisku kelnerów straszliwym, no to wtedy śmiechy milkną, gwar milknie i wszyscy z niepokojem jeden na drugiego spoglądają i to jest właśnie godzina prawdy. No na razie jeszcze ona jest odległa, ale proszę Państwa, wzbudza to niepokój, straszliwy niepokój nie tylko opozycji, ale przede wszystkim, to jest zastanawiające, przede wszystkim wzbudza niepokój Żydowskiej Gazety dla Polaków. Dzisiaj już Szabes Goi redakcyjnego Judenratu, czyli pan Jarosław Kurski w Gazecie Wyborczej napisał, że ten rok to był najgorszy rok w historii Polski. No, widać, że młody człowiek i pamięć mu szwankuje, bo ja to pamiętam i gorsze roki w historii Polski. No ale to głupich nie sieją. Widać, Michnik dobiera sobie na swoich szabezgojów takich bezmózgich redaktorów jak pan Jarosław Kurski. No ale to tak widać, czego, co Żydzi z tego mają, że tak ten rząd im się nie podoba. Tajemnica to wielka. Jesteśmy skazani na domysły, więc skoro już jesteśmy skazani, to się domyślajmy. Ja się domyślam, że chyba z tego powodu, że jak rząd wydrenuje tutaj zasoby państwa na ten program rozdawniczy, to Żydom już niewiele zostanie i Michnik po prostu, Soros go podkręca, bo przecież Soros nie po to zainwestował w Michnika, żeby Michnik się tu nadymał na intelektualistę, ale żeby się kręcił, żeby biznes się kręczył. No i Michnik teraz z Szabes Gojów pogania i na wyścigi tutaj lamentują, jak nie Jarosław Kurski, to Dominika Wielowiejska. Dominika Wielowiejska to ze świętej rodziny pochodzi, no ale widocznie gdzieś tam się jej poślizgnęło i poszła na łaskawy chleb do Gazety Wyborczej. Zawsze to już Stanisław August, jak mu tam wierzyciele go za bardzo docisnęli, to tam wysyłał kamerdynera Ryksa, no i jak kamerdynerowi Ryksowi udało się jakąś pożyczkę upolować, do Stanisław August mówił, że zbawienie przychodzi od Żydów. No i widać, że co by stare rodziny zrobiły bez Żydów, to widać, że to taka symbioza tych szlachetków z Żydami. Jak nie, tak, nie jest tak, że szlachcic trzyma pachciarza, to pachciarz trzyma szlachcica u siebie. To taki dwusuwowy cykl historyczny. Proszę Państwa, z uroczystością jubileuszowym rządu, no to dopiero się zaczynają, prezenty się będą sypały, a niedawno zakończyło się Święto Niepodległości. Na Święcie Niepodległości była trzy marsze niepodległościowe. Jeden był największy, ten taki patriotyczny, a w drugim marszu szli dzierżawcy Polski Ludowej, co to utracili dzierżawę albo się boją, że utracą zdobycze. Przy tej okazji warto odnotować wydarzenie, na widok którego świat wstrzymał oddech. Otóż powstała nowa partia na firmamencie politycznym z udziałem takich osobistości jak pan Mateusz Kijowski, Bolek naszych czasów. Również w tej partii uczestniczy Bolek czasu minionego, czyli Lech Wałęsa, nasz kukuniek. No, a poza tym Stefan Niesiołowski, warto, no i pan Michał Kamiński, nie mówiąc o panu Jacku Protasiewiczu i innych takich
byłych ludziach Platformy Obywatelskiej, pan Michał Kamiński, który do niedawna raczej zewnętrznie przypominał prosiaka, no a Stefan Niesiołowski to jest jedyny w tym towarzystwie polityk, który ma wystawiony przez niezawisły sąd certyfikat, że nie ma żadnego ubeckiego protektora. Myślę, że w przypadku Kukuńka to nawet niezawisły sąd by się zawahał, czy mu taki certyfikat wystawiać, bo no, nie jednego tam miał, prawda? Ciekawe, jak to przynajmniej tego, co mu tam z litości podpisał jakieś papiery, bo to koncepcje mu się lęgły w głowie jedna po drugiej. Więc proszę Państwa, wracam do tej nowej partii na firmamencie, że naszej sceny politycznej, Europejska Unia Demokratyczna, czyli Unia Demokratycznych Europejców, jakby ktoś chciał, no to na widok takiej partii to świat oddech wstrzymuje, bo przecież co tam Lech Wałęsa nie wymyśli, to przecież koncepcje mu się, jak mówiłem, lęgną w głowie jak króliki, aż to wzbudza popłoch wśród, nawet wśród jego zwolenników, bo nigdy nie wiadomo, oni też nie wiedzą, co on powie. To wie tylko oficer prowadzący, który tam mu widocznie go podkręcał i to słuchajcie, no Wałęsa, powiedzcie no tu jakąś nową koncepcję, niech się pośmiejemy trochę i my, ci generałowie, pułkownicy, potem się patrzą, jak tu Lech Wałęsa się produkuje, czy to u resortowej Stokrotki, czy w jakimś innym telewizyjnym okienku, no i się chicholą przy wódeczce, dopiero mają uciechę, że takiego sobie polityka wyhodowali. Proszę Państwa, partia partią, widać wyraźnie, że no, Platforma Obywatelska, która traci popularność, nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Widocznie też próbują stare kiejkuty rozruszać Nowoczesną, te wszystkie panienki, bo panienki zaczynają się bisurmanić, tam na jakieś czarne marsze chodzić. No to nie po to zostały wynajęte, żeby tutaj waginami i macicami straszyły porządnych ludzi, tylko żeby chodziły według koło służby, koło dienstu, prawda? No i żeby ich tak podkręcić, żeby je tak podkręcić, to powstała nowa partia. Widać, że stare kiejkuty też stosują politykę divide et impera. No a poza tym w tej nowej partii, ta nowa partia powstała z tego, że popłuczyny z Platformy Obywatelskiej zlały się z popłuczynami z dawnej Partii Demokratycznej, a ta Partia Demokratyczna to były takie popłuczyny po Unii Wolności. No i taki dopiero powstał koktajl Mołotowa. Zobaczymy, co tam, jakie programowe tezy. Na razie chcą bronić demokracji i standardów europejskich. No zobaczymy, jak to będzie im wychodziło, proszę Państwa, tym bardziej, że no, kiedy tak podniesiemy trochę głowy, wzniesiemy się nad nasze tu podwórko, to widzimy, że nad Europą zbierają się czarne chmury, a te czarne chmury się zbierają z powodu nieoczekiwanego zwycięstwa w Stanach Zjednoczonych w wyborach prezydenckich amerykańskich Donalda Trumpa. No wszyscy myśleli, że wygra Hilarzyca, a tu proszę, taka surpryza, wygrał Donald Trump. Gazeta Wyborcza nie może się do dzisiejszego dnia pozbierać. Pan redaktor Michnik nawet próbował mikrocefalom swoim tłumaczyć, że to tak naprawdę to wygrała Hilarzyca, bo dostała więcej głosów od Trumpa. No, widać, że panika w Judenracie, no i to Soros ich tam dopiero do pionu postawi. No, ale to jeszcze nic, bo to Trump to wygrał, to wygrał. Natomiast tylko patrzeć, jak odbędą się wybory we Francji, no a we Francji do wyborów w stanie
pani Marina Le Pen. No i jakby wygrała Marina Le Pen, to ona tu dopiero nawywija, bo przecież Unia Europejska po czymś takim to już się nie ostanie. Zobaczymy, co wtedy Niemcy zrobią, czy przypadkiem nie będą wprowadzały pruskiej dyscypliny już bez oglądania się na żadne tam pozory. No i wtedy przewrót, przesilenie rządowe w naszym nieszczęśliwym kraju wydaje się całkiem pewne. Tym bardziej, że na chwilę jak gdyby te przygotowania ucichły, bo Kukuniek już tam się odgrażał, już w wywiadzie dla Süddeutsche Zeitung już zaprosił Unię Europejską do interwencji w Polsce. Potem się chyba trochę przestraszył własnej odwagi, bo w ramach kolejnej koncepcji, która mu się wlęgła we łbie, to mówił, że to on nikogo nie wzywał, tylko ostrzegał. No, zobaczymy, co prokurator będzie miał na ten temat do powiedzenia, a na razie prokuratury się oskarżają nawzajem. Właśnie niedawno ruszyła z pierwszym posiedzeniem śledczym, takim pierwszym przesłuchaniem świadków, sejmowa komisja powołana do wyjaśnienia afery Amber Gold. No i przesłuchiwała, miała zamiar właściwie przesłuchać trójkę prokuratorów, ale jedna pani prokurator się akurat rozchorowała, żeby tylko taktownie nie umarła, bo to nie wiadomo, czym się taka choroba może zakończyć. No, ale dwoje się stawiło. No i pan prokurator Niesiorowski pokazał, jak tutaj trzeba sobie radzić z takimi komisjami. Na każde albo na prawie każde pytanie, bo nazwisko to jednak pamiętał swoje, ale na wszystkie następne pytania odpowiadał: nie wiem, nie pamiętam. No i to właśnie pokazuje, że, znaczy domyślam się, że ktoś starszy i mądrzejszy mu powiedział: słuchajcie, no Niesiorowski, wy tutaj nie popisujcie się sprawną pamięcią, wy nic tu nie pamiętajcie, trzymajcie gębę na kłódkę, dokładnie tak samo, jak to przedstawił surowemu panu w praskiej dyrekcji policji dobry wojak Szwejk. Powiedział, jak tam surowy pan go przesłuchiwał, to Szwejk powiedział jako dobry wojak: ja, wielmożny panie, przyznaję się do wszystkiego. W wojsku dyscyplina musi być, ale gdyby wielmożny pan mi rozkazał, żebym się nie przyznawał do niczego, to będę się wykręcał ze wszystkich sił. No i pan prokurator Niesiorowski, niczym ten policmajster z opowiadania Telimeny w panu Tadeuszu, powinny swojej służby zrozumiał. No a w tej sytuacji perspektywy wykrycia mechanizmów, rozpracowania mechanizmów z afery Amber Gold wydają się równie odległe jak i przedtem, tym bardziej, że na liście świadków nie zauważyłem ani jednego generała, ani nawet jednego pułkownika. No to jak tak, takich świadków, takie płotki, jak pan prokurator Niesiorowski, ta komisja będzie tam przesłuchiwała, to oczywiście niczego się nie dowie, bo a przecież nie trudno się domyślić, gołym okiem widać, że sławny z niezawisłości gdański okręg sądowy tolerował pana Marcina Plichtę mimo z całej serii kondemnatek, jakie na nim spoczęły. A to, taką wisienką na tym torcie to była okoliczność, że niezależna prokuratura podjęła w sprawie Amber Goldu tak zwane energiczne kroki dopiero wtedy, kiedy cała forsa została wyprowadzona w nieznanym kierunku. Domyślam się w związku z tym, że pan Marcin Plichta był tylko słupem wojskowych służb informacyjnych, które na takim patencie, że papier z napisem, że to złoto, to jest złoto, wydymały kilkaset tysięcy jakichś naiwniaków. No, jeżeli sejmowa komisja wzięła sobie na ambicję rozpracowanie afery Amber Gold bez udziału generałów i pułkowników z wojskowych służb informacyjnych,
o, to będzie jeszcze długo, dążyła do prawdy, tak samo zresztą jak w przypadku katastrofy smoleńskiej, bo tutaj też program jest taki, żeby dążyć do prawdy. To jest bardzo roztropne, dlatego że gdyby tak prawda w sprawie smoleńskiej się objawiła na przykład w takiej postaci, że nie było żadnego zamachu, tylko zwyczajnie na skutek serii zaniedbań nastąpiła katastrofa, no to mogłoby to zagrozić tak pięknie rozwijającemu się kultowi prezydenta Kaczyńskiego, po którym z kolei Jarosław Kaczyński wiele sobie obiecuje, podobnie jak wiele sobie obiecuje po realizacji programu rozdawniczego. Już kiedyś wspomniałem o tym, że buduje sobie w ten sposób pomnik trwalszy od Spiżu, bo pomnik w sercach wdzięcznych obywateli. Już się cały program rozdawniczy zawali, finanse państwa będą w ruinie, będziemy wydłubywać kit z okien, a ludzie będą wtedy z tym większą nostalgią wspominali błogosławione czasy rządów pana prezesa Kaczyńskiego w charakterze naczelnika państwa, kiedy to się żyło, prawda? Nie tak może jak Zagierka, kiedy Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej, no ale wedle stawu Grobla każda epoka ma swoje standardy i za pana prezesa Kaczyńskiego też się żyje. No a potem trzeba będzie, jak przyjdzie kelner z rachunkiem, to trzeba będzie za to zapłacić, ale wtedy pan prezes Kaczyński właśnie w sercach wdzięcznych obywateli będzie wspominany i to jest ten pomnik trwalszy od Spiżu. Obawiam się, że właśnie temu szczytnemu celowi jest podporządkowana cała polityka rządu, któremu z racji jubileuszu no, życzę wszystkiego najlepszego, bo jakżeżby inaczej. A siedzę tu niczym Marek Tumanowicz w stanie wojennym w dzienniku telewizyjnym. Tyle tylko, że bez munduru wojskowego, ale różnica niewielka. A z przyjemnością odnotowuję dzień wczorajszy, druga rocznica katastrofy smoleńskiej, przy okazji której zaprezentowane zostały już chyba wchodzące jako w skład nowej świeckiej tradycji, to znaczy nie zupełnie świeckiej, bo dwie konkurencyjne liturgie obchodów katastrofy smoleńskiej. Liturgię pierwszą, którą nazwałbym partyjno-rządową, to znaczy koncentrującą się z braku lepszych motywów na zadumie i żałobie, co zresztą sugerował biskup Tadeusz Pieronek. Dlaczego akurat biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi zależy na tym, żeby była zaduma i żałoba, to jest osobna sprawa, ale rząd się kierował na, koncentrował na zadumie i żałobie. Natomiast druga liturgia smoleńska koncentrowała się na zupełnie innych elementach, na pewnej przebojowości. Powiedziałbym, że prezes Kaczyński zepchnął stronę partyjno-rządową do defensywy. Nie jest to może specjalnie trudne, dlatego że strona partyjno-rządowa trochę, że tak powiem, moralnie się zużyła. No żaden normalny człowiek przecież nie uwierzy teraz pani Ewie Kopacz. Podobnie ci rządowi eksperci, którzy musieli na zamówienie żyrować kolejne wersje katastrofy, obalane potem na skutek różnych faktów ujawnianych, no, też na wiarygodności sporo stracili, mimo że nadal demonstrują dużą pewność siebie i tak dalej, to jednak ustalenia, jakie poczynił Antoni Macierewicz na czele swojego zespołu z pomocą zagranicznych ekspertów. Przypominam, że zresztą już wspominałem kilkakrotnie tutaj również przed tą kamerą, że zasadniczym trzonem czy podstawą ustaleń zespołu ekspertów zagranicznych i zespołu Antoniego Macierewicza jest zapis komputera pokładowego, który został odczytany
w Redmond w stanie Waszyngton, w siedzibie producenta, bo takie jest zastrzeżenie poczynione w kontrakcie i na podstawie tego odczytu zarówno pan poseł Macierewicz, jak i eksperci doszli do wniosku, że przyczyną katastrofy samolotu były dwa wstrząsy, które dały się odczuć na wysokości wykluczającej jakiekolwiek jeszcze i poprzedzającej jakiekolwiek zderzenie czy z ziemią, czy z jakimkolwiek innym obiektem. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na pewien drobiazg, ale drobiazg charakterystyczny. Pan prezes Kaczyński proklamował wczoraj podjęcie na nowo inicjatywy budowy Czwartej Rzeczypospolitej. Wydaje się, że fundamentem budowy tej Czwartej Rzeczypospolitej, wokół którego się wszystko będzie kręciło, jest taki bezkrytyczny kult, no to trochę masło maślane, bo kult musi być bezkrytyczny, kult dziedzictwa prezydenta Kaczyńskiego. Co to konkretnie ma oznaczać, to jeszcze się zostanie nam objawione, ponieważ prezydent Kaczyński robił różne rzeczy, niektóre rzeczy robił słuszne, jak na przykład budowę tego Muzeum Powstania Warszawskiego, a inne rzeczy robił wątpliwe, tak jak na przykład ratyfikacja traktatu lizbońskiego, czy entuzjazm okazywany na okoliczność reaktywacji loży Bnaj Brit, jak podlizywanie się banderowcom i tak. Nie chcę w tej chwili tego rozwijać. Powiadam, że dosyć takie ryzykowne jest czynienie takiego, z tego wszystkiego, z tego dziedzictwa prezydenta Kaczyńskiego, fundamentu Czwartej Rzeczypospolitej, ale jak to się będzie rozwijało, to jeszcze zobaczymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden jeszcze element, który ma charakter w pewnej osobliwości. Inna rzecz, że osobliwości naturalnej. Otóż panu prezesowi Kaczyńskiemu towarzyszyła wczoraj chyba wszędzie jego bratanica, pani Marta Kaczyńska, i wyraźnie była lansowana, bo chyba tak należy rozumieć ten film Córka, poświęcony właściwie jej. Wyraźnie widać, że jest jakoś tutaj wyznaczana do odegrania pewnej roli politycznej w budowie Czwartej Rzeczypospolitej. Trudno się panu prezesowi Kaczyńskiemu dziwić po tych wszystkich zawodach i zgryzotach, jakich doznał od pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, od pani Elżbiety Jakubiak, od pana Kurskiego Jacka, od pana Zbigniewa Ziobry, wcześniej jeszcze od pana Janusza Kaczmarka. Nic dziwnego, że tym razem postanowił chyba oprzeć się bardziej na rodzinie, co oznacza, że przynajmniej od strony personalnej Czwarta Rzeczpospolita będzie oparta na polityce dynastycznej. Podobnie jak w Korei Północnej. To jest pewnie rys wspólny Czwartej Rzeczypospolitej i tamtej komunistycznej monarchii. No ale monarchie mają to do siebie, że się opierają na dynastiach. I tutaj pewne przedsiębiorstwo rodzinne państwa Kaczyńskich pokazuje, że przy wszystkich różnicach oczywiście oczywistych, pewne podobieństwa też muszą się zamanifestować.